Zamierzasz skręcić w lewo? Czy w tej sytuacji masz pierwszeństwo przed pojazdem nadjeżdżającym z prawej strony? Odpowiedź nie. Czy w tej sytuacji masz pierwszeństwo przed tramwajem? Odpowiedź tak. Czy w tej sytuacji możesz zatrzymać pojazd na środkowym pasie jezdni? Odpowiedź nie. Czy z tego pasa ruchu po zmianie sygnału na zielony masz prawo skręcić w lewo na skrzyżowaniu? Odpowiedź tak. Czy w tej sytuacji skręcając w lewo masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pojazdowi jadącemu z kierunku przeciwnego? Odpowiedź tak. Czy w tej sytuacji powinieneś zachować ograniczone zaufanie wobec wyprzedzanego rowerzysty, który nie trzyma rąk na kierownicy? Odpowiedź tak. Czy w przedstawionej sytuacji wolno Ci najeżdżać na widoczną na jezdni podwójną linię ciągłą? Odpowiedź nie. Odpowiedź nie. Czy w tej sytuacji masz prawo wjechać na przejazd kolejowy dopiero po upewnieniu, że nie zbliża się pojazd szynowy? Odpowiedź tak. Czy w przedstawionej sytuacji jesteś ostrzegany o poprzecznej nierówności jezdni? Odpowiedź tak. Czy za tym znakiem strefa zamieszkania urządzenia wymuszające powolną jazdę mogą nie być oznakowane znakami ostrzegawczymi? Odpowiedź: tak. Czy na drodze wewnętrznej, oznaczonej odpowiednim znakiem drogowym, masz obowiązek stosować się do umieszczonych tutaj znaków drogowych? Odpowiedź tak. Czy w tej sytuacji przed wykonaniem skrętu w lewo należy zbliżyć się do środka jezdni? Odpowiedź tak. Czy w tej sytuacji sygnał świetlny nadawany dla Twojego kierunku ruchu zezwala na wjazd za sygnalizator? Odpowiedź nie. Czy jadąc na wprost będziesz poruszał się drogą z pierwszeństwem? Odpowiedź tak. Czy w tej sytuacji masz prawo na chwilę zatrzymać pojazd na jezdni w celu wysadzenia pasażera? Odpowiedź nie. Czy w tej sytuacji, przy niedziałającej sygnalizacji świetlnej, masz obowiązek ustąpienia pierwszeństwa pieszemu z lewej strony? Odpowiedź tak. Czy w tej sytuacji masz obowiązek każdorazowo zatrzymać swój pojazd przed wjazdem na skrzyżowanie? Odpowiedź tak. Czy podczas omijania obowiązujecie zachowanie bezpiecznego odstępu? Odpowiedź tak. Czy zażywanie leków nasennych i uspokajających może mieć negatywny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdu? Odpowiedź tak. Który z wymienionych dokumentów kierujący pojazdem zarejestrowanym na terytorium RP musi mieć przy sobie i okazywać na żądanie uprawnionego organu? Jeśli kierujący ma uprawnienia do kierowania ograniczone do pojazdu wyposażonego w blokadę alkoholową, zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego w tym zakresie. Którą z wymienionych czynności powinieneś wykonać, aby płynnie ruszyć z miejsca? stopniowo zwalniać pedał sprzęgła. Kierujesz samochodem osobowym, jadąc dwujezdniową drogą ekspresową. Z jaką dopuszczalną prędkością wolno ci jechać? Czy podczas holowania motocykla powinny być sprawne w nim dwa układy hamulcowe Odpowiedź tak, na której z tych dróg nie masz prawa holować samochodem osobowym innego pojazdu? Na autostradzie. Czy posiadając prawo jazdy Kat, by jesteś uprawniony do kierowania ciągnikiem rolniczym za granicami państwa? Odpowiedź: Nie. Kiedy masz obowiązek przełączyć światła drogowe na światła mijania? Zawsze, gdy istnieje możliwość oślepienia kierującego pojazdem poprzedzającym. Który z wymienionych skutków może zostać wywołany przez kontynuowanie jazdy przy świecącej się na czerwono lampce kontrolnej ciśnienia oleju silnikowego? Poważne uszkodzenie silnika Jakie dokumenty masz obowiązek mieć przy sobie i okazywać na żądanie uprawnionego organu podczas kontroli drogowej? Czy przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym dopuszczają możliwość oddalenia się od pojazdu, którego silnik jest w ruchu? Odpowiedź nie. Jaką funkcję spełnia układ przeciwblokujący ABS stosowany w pojazdach? Ułatwia zmianę toru jazdy w czasie hamowania. Jaki efekt może wystąpić, gdy podczas ruszania na wzniesieniu zbyt wcześnie zwolnisz dźwignię hamulca awaryjnego w porównaniu ze zwolnieniem pedału sprzęgła? Stoczenie się pojazdu.